Rusza Górnik, niezła ta sytuacja. Starzyński, pole karne, Starzyński, Podliński, gol! No wreszcie Górnik obudzony i wreszcie zagrali zielono-czarni tak, jak chcemy oglądać, a bramkę zdobywa Karol Podliński. To też jest ważna informacja, to też warto podkreślić, ale kapitalną pracę zrobił przy tej akcji właśnie Piotr Starzyński, młody zawodnik, urwał się na skrzydle i dośrodkował kapitalnie dobiegającego Podlińskiego. No i to jest cały Górnik w tym sezonie. Co z tego, że Resowia strzela, że stwarza sytuację, że tutaj Gostomski ma co robić cały czas, jak wychodzimy z jedną akcją i jest konkret. I Karol Podliński zdobywa bramkę. Brawo Górnik, brawo Karol. Świetnie, urwał się Starzyński, no i podał idealnie do Podlińskiego, który no jeszcze tutaj obija poprzeczkę bramki. Deja i Grabowski. Który z nich? Deja! Gol! Ależ bramka! I mamy 2-0. Mówiłem, że może tu być gol. No i jest Adam Deja. Świetne uderzenie prawą nogą. No i obejmujemy dwubramkowe prowadzenie. Konkretnie Górnik teraz gra w tych ostatnich minutach. No i świetne uderzenie Adama Dei. Pokonany bramkarz Resowi Branisław Pindroch. 38 minuta i drugi gol dla Górnika, a strzelcem bramki jest grający z numerem 10, Adam Deja, Górnik 2, Resowia 0. Pindroch czy Kreziu? 43 minuta. Kreziu, gol! Tak jest, 3-0. Prowadzimy z Resowią. Wspaniały mecz. Na razie skuteczność Górnika. No i mamy te minuty nasze zielono-czarne, które tutaj powodują, że prowadzimy w tym spotkaniu 3-0. Spotkania i trzeci gol dla Górnika. Bramkę zdobył